Witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper ze wszystkimi DLC-kami. Na samym wstępie chciałem przypomnieć łapka w górę, pisanie komentarzy oraz przycisku subskrybuj. Was to nic nie kosztuje, ale jest to pomoc w niedorozwoju kanału. Dobra, oddajmy w końcu tutaj kościół. Już jako w pełni wszystko z lokalnego surowca, oprócz jedwabiu na ławach, kupiłem je od mojego przyjaciela kupca. Ci kupcy osobiście najchętniej wygnąłbym ich z królestwa, co do jednego. To prawdziwi siewcy grzechu, kupcy, aktorzy, lekarze? Kościół zapewnia wszystko to, co oni, tyle że święte i bardziej prawe. Pierdzie, no nie. Dobra, dość już widziałem. Myślę, że ten kościół jest gotowy, by stać się katedrą. Okej, mamy złotą opowieść i jeszcze musimy osiągnąć jakość cmentarza na poziomie 200. Mamy aktualnie poziom... mamy aktualnie poziom 66. No, nie będzie to łatwe, zwłaszcza patrząc się na jakość naszych obywateli, którzy przebywają tutaj. Ogólnie też możemy sobie wytworzyć słowo na możemy zrobić słowo na niedzielę, ale oprócz tego jeszcze zrobię jednorazowo, bo nie będę tego robić za każdym razem, kupimy od niego 10 świec. Ała, to mnie zaboli po kieszeni, dobra, bo chcę wam pokazać, dlatego wstawię sobie tutaj wszędzie świece. Wszędzie. Najgorsze jest to, że świeczki są tylko takim boostem czasowym i co najmniej one wymagane są teraz po dwie, więc zobaczcie, ile ja tutaj kupiłem u niego 10 świeczek, zapaliłem 5 tylko, ale zwiększa nam się jakość samego kościoła. Dobra, i teraz szybko trzeba górę tutaj. Dobra, to bierzemy, to teraz odrzucę już złoty ten i zobaczymy, ile teraz po tych wszystkich upgrade'ach dostaniemy wiary. To jest dosyć ważne, ta wiara, bo bez tego no nie możemy mieć ani więcej pracowników, ani nic, no niestety. Niezłe, niezłe, niezłe. Dobra, a teraz pomódlmy się o błogosławieństwo. Wow, 13 wiary i to z pierwszego. Jeszcze teraz, kurde, to. I mamy jeszcze, o kurde, tak, 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 zażyćcie mnie złotym deszczem. Czadowe kazanie, zobaczcie, ile wiernych przyszło. Mamy, kurde, coś biednych wiernych, ale dostaliśmy za to 20 wiary. Dosyć się to opłacało. Kasowo średnio, nie odrobiliśmy strat, w ogóle jesteśmy biedni, mamy tylko 14 srebrnych monet, nie, i nie obrobiliśmy strat za świeczki, ale coś za coś. Powinniśmy mieć tutaj jakiegoś kandydata do zmartwychwstania. Zobaczmy, ten ma 6, tu mamy 2 dobre ciała, żeby zacząć nad nimi pracę, ale weźmy jeszcze tak, to ciało, które ma 6. Ożywmy je. Pyk. I tu już możemy wziąć, to jest takie dobre, żeby zacząć z nim pracę. I możemy chyba wziąć to ciałko. Tak, to jest takie sobie, on to jest taki zwykły chłopek, wiecie, taki wiejski chłopek, roztropek, nie był zbyt dobry za życia, ale to nie przeszkadza. Takich ziomeczków możemy używać jako portierów, jako tragarzy, właśnie, a propos portierów, tragarzy, kopalnia, pyk, pięknie, ładnie, i stąd powinniśmy móc, aj, o, dobre miejsce go złapałem, ono to, chodź no tu, o, kurde, 7 węgla tylko mi zanosisz, no dobra, ale ty jesteś lepszy w pracy niż ten twój kolega, zobaczmy, ty masz ile, 15, a ty masz też 15, więc nic nie zyskaliśmy, nic nie straciliśmy, ale ten niech sobie tutaj biega. No akurat jeżeli chodzi o transportowanie surowców, to mogą to być, może to być każdy, nie trzeba to wyszukiwać jakiegoś, wiecie, nie wiadomo jakiego ciałka. Dobra, ale tego pana będziemy mieli specjalne zadanie tutaj w naszych kazamatach. I nie, i on nie będzie pisał. Potrzebujemy opracować pewną technologię z tego. To jest to, warsztat alchemiczny dla zombiaków. I dzięki temu będziemy mogli postawić stół pozyskiwania materiałów, tam nie wiem co tam dalej napisane było. Nie mogę przeczytać, bo tam jest tylko jest i koniec.
Tylko jest jeden problem. Jak widzicie, mogę go obrócić tylko tak i tak. A tutaj to jest coś, co mi się nie podoba. Tu nam brakuje jednego. Kurde, więc możemy albo postawić to, albo warsztat alchemii zombie, albo właśnie pozyskiwania materiałów. A alchemii zombie ile kosztuje? Nie no, warsztat alchemii zombie jest w miarę, ale ten pozyskiwania to możemy go tylko i wyłącznie tutaj ustawić. Ale go zbudujmy. Ci będę zabiorę, mój kolego, przesympatyczny. Jakbyście zauważyli, mam 231 marchewek. Teraz jest to spowodowane tym, że mamy dużo marchewek mamy. I teraz, o, i to mnie się podobać. Widzicie? Wszystko, co mamy tutaj w niedalekim inwentarzu, albo ten możemy mu dać do zrobienia. Przy tej proszek chaosu, mamy też, że możemy dostać proszek chaosu z motyla. I od razu widzimy, ile dostaniemy danego, czego danego. Na przykład tu możemy mu dorzucić, że tego chcemy 10. Na przykład możemy mu dorzucić, że chcemy tego 20 proszku spowalniającego. Tutaj możemy mu dorzucić 10 tego. Tutaj mamy proszek grafitowy, znaczy mamy grafitowy proszek, to jest jako z czarnego barwnika. Tu możemy na przykład o roztwór zdrowia zrobić, niech od razu mi 60 zrobi, roztwór chaosu z ciem, to się przydaje. Nie, to perki sobie zostawimy, tutaj roztworu sobie damy, tego też trochę. O chłopie, ty będziesz miał tyle kurde roboty, że no, nie wiem, czy ty się kiedykolwiek obrobisz, kurde, zobaczmy. A kolejka się robi ładna. Tu możemy mu też dać destylowanie. No proszę bardzo, może go tutaj tak naprawdę zostawić, niech se tu pracuje i on wróci za kilka dni i będzie gotowy. A zobaczmy jeszcze to mieszanie, bo mam tak generator tekstów losowych i to chyba bodajże wszystko. Tak, bo to są trzy tylko rodzaje stołów, to nie możemy obracać, ale wybudujmy to, żeby mieć od razu wszystko tutaj zrobione na fulla. I co mamy? I możemy sobie to robić mikstury. Czarne farby, wszystko inne. Ale no wiadomo, do tego potrzebujemy zombiaka. I zobaczcie, możemy od razu tutaj robić potrójne rzeczy. Czyli tutaj rzeczy na trzy. No, tak jak mamy tutaj. Potrzebujemy do tego dwóch stołów. Tutaj do tego potrzebujemy jednego, który nam, nawet są tutaj trzy fiolki, które nam tutaj to wszystko zrobi. Jest to przydatne, chociaż bym tak powiedział nie do końca, bardziej jest przydatne to z tego czystego względu, że po prostu to nam daje... Czy jedno i drugie jest przydatne, co ja tu będę wymyślał wam, nie mam nic do wymyślenia, kurde, tutaj wszystko się przydaje. Oj, tak, musimy to zrobić, zebrać sobie wszystko. Cały kurde torf. Tak, mało co pograłem między odcinkami, tutaj zbieram trochę torpów, robię ogólnie uprawy, staram się wszystko robić, ale dalej jest to troszeczkę, z jednej strony trochę upierdliwe, trzeba latać dużo, robić, zbierać tego wszystkiego, w szczególności, że teraz właśnie bardziej potrzebujemy tutaj, to zużyjemy 20 tego, że musimy tutaj właśnie narobić i dosyć sporo schodzi tych, no, tych wzmacniaczy i tych jakościowych, chociaż tak naprawdę moglibyśmy tylko użyć na przykład tego jakościowego, tylko i wyłącznie, nie musimy robić wzmacniacza, na razie tego przyspieszacza, ale no, robiąc to z przyspieszaczem, no jednak jest to dużo szybsze i zobaczcie, jak no, po 6 nasion to naprawdę robiąc to, nie zabraknie mi tutaj nigdy nasion, ale zanim zacznę tutaj, o, marchewka, to już pousuwam marchewkę, ale zanim zacznę tutaj to robić, jest coś, co jest teraz dla nas bardziej ważne, dużo ważniejsze jest niż to wszystko, to tak, tu wzmocnimy tą działkę. Tu mamy czas, więc musimy dać jeszcze jakość i posadźmy tutaj, tu mamy marchew, to nasiona musiałem odłożyć, posadźmy tutaj nasiona konopi. Tak, to są te konopie, które, no, które ja mówiłem wcześniej, te nie indyjskie, tylko zwykłe, ale one są nam potrzebne do robienia świec. Będziemy musieli tutaj tak codziennie chodzić teraz
tak naprawdę dwa miejsca. Jedno to jest zbierać całe konopie, żeby zrobić sznurek z konopi, to jest jeden. Następnie zbierać wszystko, żeby mieć jak najwięcej pszczelego wosku. I tak naprawdę raz na tydzień, kurde, chyba torfu użyłem, dobra, nieważne. I raz na tydzień będziemy tutaj robić świeczki, albo chociaż raz na dwa tygodnie będziemy potrzebowali około 20 świec, żeby zrobić, wiecie, to mega kazanie, żeby jak najwięcej tutaj dostać, co możemy. Nasiona buraka, to postawimy sobie buraka tutaj. Tu mamy czasowe, więc tylko i... A, tu mamy... Dodamy jakościowe jeszcze. Tu se zasadźmy kapustę, bo też mamy mało tych nasion. Skoro tutaj możemy... Wiecie, możemy tylko tak zasiać i co potrzebujemy, tylko i wyłącznie, to sobie od razu w magiczny sposób porozmnażajmy te wszystkie nasionka nasze. Wiecie, to jest, mi się wydaje, lepszy pomysł niż tylko tak randomowo tutaj dawać, a to mi zasłania tutaj. A, przepraszam bardzo. Tutaj, tu było co wcześniej, tu była wcześniej marchewka. Marchew, więc tutaj też posadźmy czasowe, jakość i tutaj też również zasadźmy marchew. Jak mówiłem wcześniej, moglibyśmy tutaj używać tylko i wyłącznie tych nasion wzmacniających, macie nasion, tego nawozu wzmacniającego. Byłoby to minimalne, co musimy użyć. A muszę jeszcze odłożyć ten wszystkie, ten cały torf, to wszystko. Może ten torf się mi miarę szybko przerabia. I musimy jeszcze jedno miejsce odwiedzać. Tylko szkoda, że tam nie możemy użyć kamienia teleportacyjnego. I to... Kurde, jeszcze ta sztabka za mną przeleciała. I tutaj musimy wejść na wzgórze. A, to jeszcze się napierdziałaś marchewek. Na wzgórze. I na wzgórzu mamy, a zobaczcie, mamy winogrona i zobaczcie, co się dzieje, jak je zbieram. Ile dostaję teraz dobrych winogron, srebrnych i złotych, gdzie tak naprawdę ja sadzę tylko i wyłącznie najgorszej jakości nasiona. A ja od razu je odłożę. To też. I zobaczcie, mamy i już mamy trochę złotych winogron, trochę złotych nasion. Mamy dużo srebrnych i dosyć sporo brązowych, a zaczynaliśmy od 8? No, chyba tak. Tak, od 8 zaczynaliśmy. I kurde, znowu powtórka z rozrywki. Robimy kilka robimy grządek brązowych. Następnie robimy, to już jest całe ulepszone, robimy jedną grządkę srebrnych i tu też damy jedną grządkę, srebrnych, żeby już nam się robiły złote nasiona. Jak już wytworzymy tutaj wystarczająco dużo złotych nasion, czyli to zupgradujemy, będziemy potrzebować około 12 złotych, żeby to zrobić. Też możemy tutaj, pamiętajcie, robić chmiel. O czym też będziemy musieli tutaj w niedalekiej przyszłości zadbać. Na szczęście z tego też mamy odpady rolne, które możemy przerabiać sobie w torf. O, to jest właśnie takie regularne, co trzeba zrobić, co trzeba latać, sprawdzać teraz. O, to jest trochę upierdliwe. Czyli teraz już cały grind w grze zmienił się, bo zamiast chodzenia i z wszystkiego chodzenia, wiecie, w randomowe miejsca, nie wiem, chodzenia, szukania czegoś, to głównie chodzimy w te same miejsca i robimy praktycznie to samo. Bo tak samo codziennie, jak trzeba teraz skoczyć do ogródka i zobaczyć, tak samo codziennie musimy się tutaj wdrapać na wzgórza. Musimy zaliczyć to drzewo. Następnie musimy zaliczyć... Następnie musimy zaliczyć to drzewo i całą naszą pasiekę, żeby mieć tutaj wystarczająco dużo wszystkiego. Jeszcze w międzyczasie przychodzą nam dodatkowe ciałka. Ja wiem, ja mam gigantyczne ilości marchewki, mógłbym je tak naprawdę wyrzucić do osłowi tam do jego skrzynki. Niech się to teoretycznie przechowuje w nieskończoność, ale ja wolę tutaj sobie zbierać to. Na razie chciałbym tak naprawdę powstrzymać tutaj przyrost ciałek chwilowo naszych klientów do obrobienia.
z pustego względu, dlatego że chcę się zająć trochę innymi rzeczami. O matko święta, zobaczcie ile mamy miodu, ile mamy już pszczelego wosku. Jeszcze mam 19 pszczół, jeszcze brakuje mi bodajże jednej mi brakuje, żeby tutaj zrobić dodatkowy jeszcze dwa ostatnie ule. Ale dobra, no nie możemy jeszcze zobaczyć. Tu mamy słowo na niedzielę przy sobie. A, to muszę odłożyć jeszcze to wszystko, kurę, ile to jest wchodzenie sprawdzania. Szkoda, że te piece automatycznie nie potrafią wrzucać nic do skrzynek. A zobaczcie, mamy stalowe narzędzia. Kurę, ile mam stalowych części, stalowych sztab. A właśnie! Skoro mamy wszystko stalowe, to może byśmy w końcu trochę tak zainwestowali. Zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy troszeczkę tej wiedzy, tej fioletowej, więc możemy zrobić tak. Możemy zrobić sobie stalowe kowadło, dzięki temu będziemy mieli stalowy młotek i stalowe dłuto. Oraz stalową broń. Dobra, zobaczmy sobie, gdzie można to wszystko robić. Miecz, siekiera, tu musimy to ulepszyć, więc tobie kolego podziękujemy na razie. Ulepszmy sobie to kowadełko do stalowego kowadełka. Oczywiście się w międzyczasie nafutrujemy marchewkami, że główny bohater nie ma kurczę problemów z żołądkiem od tych marchewek. I teraz możemy robić tak, możemy robić żelazny młotek. A możemy robić teraz lepsze narzędzia? Tutaj są stalowe narzędzia za stóweczkę, za 100 czerwonych, a mamy 1500, no to można by powiedzieć, że to jest prawie za darmo. Więc sobie robimy tak, to jest tak, tu mamy młotek, dobra, więc musimy zrobić sobie tak, siekiera 2, łopata 2, halo, dlaczego nie mogę zrobić łopaty 2? A, dobra, to jest skóry, zobacz jak dziwnie to zeszło. To jest tak, siekiera jest, łopata jest, kilof. No i tyle, dobra, to sobie to wytworzmy. Oczywiście szybko to idzie. Powiem powiedział, że nawet bardzo szybko. Niech zabawa ze stalą. Pyk, i zobaczmy co tutaj. Jak to teraz? No, teraz to my jesteśmy przygotowani, kurde. Mamy, kurde, wszystko co potrzeba. Będziemy mogli tutaj szybciej pracować, szybciej zbierać. Ogólnie wszystko dużo szybciej robić. Jest to dosyć przydatne. Tak wiem, strasznie chodzę i mieszam po inwentarzu, bo mam tutaj swój system. To znaczy, tutaj mam wszystko co surowe. Sztabki, trochę tych szkła i takich niektórych rzeczy. Wody i na przykład jeśli mi się zbiera siarka. Też mam kamień, nie wiem dlaczego, bo kamień powinien być tutaj. Który z zombioli musiał tutaj przynieść. W tej skrzynce za to mam wszystkie elementy. Też mam szkło, nie wiem dlaczego. Mam wszystkie elementy, wiecie, takie, wiecie, zaawansowane części, zwykłe części i gwoździe. A za to tutaj mamy węgiel. Tu mamy piasek, a tu mamy całkowity syf. To jest syf. Dlaczego? Bo zombiole tutaj bardzo często wszystko tutaj zrzucają, co jest troszeczkę pierliwe. Dobra, dajmy tutaj tego zombiaka i zobaczmy, co będzie można dalej robić. Okej, okay, mam pewien pomysł, co moglibyśmy sobie tutaj zrobić dalej. Nawiasem mówiąc, musimy zrobić dwie rzeczy. Jedno to jest stworzenie przyprawy, więc szybko zasuwajmy. Jedno to jest stworzenie przyprawy, a drugie jest to stworzenie książki kucharskiej. No, to jest dla naszych czerwonych przyjaciół. To mamy książkę kucharską dla szczura. Tylko nie chcę wiedzieć, jakie tam są przepisy. I musimy tak, przyprawę. I następnie to, co mówiła wiedźma, musimy przyprawę zmieszać z solą. Z czym musimy zmieszać przyprawę? Zobaczmy szybko, bo to już się dzień kończy. Co możemy tu zrobić? Tu możemy coś zrobić. Mamy to, nie? Chwila, tylko to sprawdzę. Dobra, super, szybko, szybko, szybko. Okazuje się, że wystarczy tylko zrobić przyprawę i mamy tak, mamy przyprawę. Przyniosłem ci ten lek.
Klotylda mówiła, że pomoże. Niech to spróbuję. Posypię nim te smażone koniki polne. Ależ pyszne, jeszcze smaczniejsze niż wcześniej. Strasznie dziękuję. Skąd wziąłeś ten cenny składnik? Sam go zrobiłem. Potrzeba było tylko trochę alchemii i odrobinę chłopskiego rozumu. Ciekawe, ciekawe. To może to otwiera nowe możliwości. Ten smak może otworzyć wiele drzwi. Może nawet bramy zamku? Może zorganizować obiad dla kilku członków Rady Królewskiej. Potrzebna będzie twoja pomoc. Musisz przygotować pyszne jedzenie dla 5 osób. Zrób jakieś przekąski, danie główne i deser, ale wszystko musi być najwyższej jakości. Czemu ja? Zupełnie nie znam się na całym tym gotowaniu. Nikomu innemu w mieście nie mogę zaufać. Stawka jest zbyt wysoka. Czemu sam ich nie przygotujesz? Co ty gadasz? Jestem smakoszem, a nie kucharzem. No to jest prawda. To nie trzeba wiedzieć. Nie martw się, dasz radę, a przyprawa, którą zrobiłeś, pozwoli uczynić ten obiad niezapomnianym. Okej. Okay. Czyli musimy... Tutaj mam te obiady, o które prosiłeś. To jeszcze zahandlujmy z nim. Wcześniej, zanim u niego byłem i sobie nie przypomniałem, kupiłem u niego nasiona jedwabiu. Ma tutaj... kupiłem jedwab, ale mam jeszcze nasiona jedwabiu. Co ja gadam? Nasiona winogrona to ma. Ja szukam jeszcze nasion chmielu. Bo potrzebujemy chmielu do naszej produkcji. Będziemy musieli jeszcze ważyć piwo. Handluj. On tutaj ma kufel piwa. Tutaj ma te cebulowe krążki. Ma wino. Ale skubany nie ma nasion. Sprawdźmy jeszcze w innym miejscu, gdzie może go być. Nawet nie mam pojęcia, gdzie mogą być, bo tam będzie miał nasiona. Dobra, trudno chromolić to. Jeszcze wróćmy do ukochanego domu. Od razu dostarczmy tutaj temu osłowi to, co on potrzebował. Właśnie boję pomyśleć, co będzie potrzebował jako kolejne. Mamy wszystko wykonane dla osła, więc jego ośla rewolucja powinna tutaj, wiecie, przebiegać całkiem gładko. Ja sobie tutaj wrzucę tylko ten nasz jedwabik tutaj do skrzynki w kościele. Ja tutaj na razie tutaj wypaliły się wszystkie świeczki. Ja tutaj przechowuję sobie cały jedwab. Dobrze, że wierni są w miarę uczciwi. Kurde. Szybko się wypalają te świeczki. W ogóle policzmy, ile mam świeczników. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć świeczników mamy. Po dwa potrzebujemy zatem 20 świeczek. O matko święto, dosyć sporo. Dobra, pomedytujmy sobie chwilę. To jest taki jeden patent, który można użyć. Jeżeli chodzi o medytację, jaka ona jest różnica co do spania? Medytując odnawia się mniej energii, mniej się też człowiek leczy, ale szybciej mija czas, mija dużo szybciej czas i jeżeli człowiek już jest wyspany, może i tak dalej medytować. I odbierz co? Mieliśmy zadanie, aby odebrać list od osła. Dobra, zbierzmy, co tutaj mamy. Tutaj mamy przysiutko, więc sobie zobaczmy. I pamiętajcie, teraz kurde, trzeba cały czas, ja wiesz, trzeba do tego ogródka cały czas chodzić i pamiętać o nim. No niestety rąbaliśmy się kurde w produkcję tego wszystkiego, więc to będzie dosyć kurde upierdliwe, żeby tutaj to wszystko porobić, ale tego mamy. Dobra, już mamy coraz więcej, chodźcie, tu moje nasionka i tutaj standardowo dokładamy jakościowe, chociaż można by tak naprawdę tylko to zapełnić tymi jakościowymi, nie musimy też tego mieć. Dobra, wrzucę sobie te nasiona z powrotem. Nie musimy tutaj tego przecież co chwilę mieć w nie wiadomo jakiej to ilości. Kapusta, wezmę sobie tylko marchewki. Mamy trochę tutaj konopi. To sobie odłożymy. Dobra, to jest zrobione. Tutaj zbierzemy sobie te marchewki, żeby troszeczkę przyoszczędzić. Wiecie, tutaj jeśli chodzi o czas, bo to no niestety tutaj czas jest najważniejszy. Ja wiem, że brakuje mi znowu słowa. Marchew, konopi. Ja wiem, że ten przyspieszacz rośnięcia jest super, bo on naprawdę pomaga, ale no nie oszukujmy się. Coś za coś. Jeżeli chcemy wzmocnić sobie zagram, nazbierać więcej tego wszystkiego, znaczy nie potrzebujemy aż tyle, no mamy już
nasiona marchwi, mamy trochę nasion konopi. To też mi się wydaje, że taki ogródek konopi nam na długo wystarczy. Tylko muszę zapomnieć, nie mogę zapomnieć, żeby sobie tego zabrać. Torfu. To mam wszystko. Zobaczmy jeszcze, jak sobie nam tutaj radzą nasze winogrona. Winogrona sobie całkiem ładnie radzą. Cyk. 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 No nieźle. I zobaczcie, ile już mamy, kurde, tutaj tych nasion wszystkiego. Ja to sobie tutaj zrzucę. Jeszcze to. To też mamy już całkiem ładną ilość, ale kończy się nam nawóz. Więc zużyjemy tutaj tylko jakościowego. I zobaczmy, czy możemy tak, możemy posadzić złote, czyli będziemy teraz od tej pory mieć już złote nasionka. I zobaczcie, doszliśmy do tego, posiadając tylko kilka srebrnych. Tylko i wyłącznie kilka srebrnych nasionek. Więcej nie będę na razie tutaj sadził, bo jest to w tym momencie trochę niepotrzebne. Musimy się zaopiekować tymi resztkami produkcyjnymi, a ciekawe, jak pasieka sobie radzi. No, nasza pasieka sobie tutaj całkiem ładnie radzi. Mamy 2, 4, 5 uli mamy. Jeszcze możemy postawić bodajże jeden albo dwa ule. I mamy całkiem sporo, nawet pszczółek już mamy. Bo już mamy kolejne, widzicie, z tego jest dużo większy drop pszczółek. Ale sobie tak, możemy tutaj dostawić dwa ostatnie ule. I już będziemy mieli tutaj wystarczająco tego wszystkiego. To żeryjmy sobie marchewek. Pięknie, ładnie, elegancko. Tylko jeszcze pamiętajcie, żeby sobie zawsze opitolić jeszcze te dwa drzewka. Tutaj mamy dzikie ule. One nie dają nam tyle, ile pasieka, wiadomo, ale to zawsze jest dodatkowe. A najważniejsze, dają nam wosk pszczeli. To jest, no, to nie jest taki drop, jakbyśmy chcieli, ale kurde, zawsze coś. I odbierzmy sobie, bo dostałem informację, takie ptaszek mi wyćwierkał, że mamy list w skrzynce na kontrabandę. Sobie tylko odłożę standardowo tutaj to wszystko, bo już mamy trochę dużo rzeczy w inwentarzu. Mamy tutaj ten, w skrzynce na kontrabandę mamy list, o, mamy. Zobaczmy. I okej, okay, wyjmij list. Rewolucyjna wiadomość numer 1. Użyj. Chwała osłom pracującym miast i wsi. Jeden szczur kucharz nie potrafi czytać, ale podobały mu się obrazki w twojej książce kucharskiej. Więc wyrwał je i zjadł. Jabłek było za mało, więc osły się o nie pobiły. Było wiele ofiar, ale doceniły gest. Przebrnąłeś przez pierwszy etap procesu uzyskiwania aprobaty K-popu. Kontynuując za pośrednictwem skrzynki otrzymasz skradzione czeki bankowe i biżuterię. Napisz i prześlij aforyzm o szkodliwości pieniędzy, a my podmienimy na nie czeki i biżuterię w listach. Sprzedaj biżuterię i prześlij nam pieniądze. Pomogą w realizacji naszego wspaniałego dzieła. Pyf! Sam przed chwilą stwierdzisz, że pieniądze są szkodliwe. Właściwie masz rację. Pieniądze są szkodliwe. Dlatego może zatrzymać pieniądze dla siebie. Prześlij nam 5 wiary. Dzięki temu podtrzymamy wiarę we wspaniałą przyszłość osów. Trzymajmy za to ogony. Jeśli ten cały K-pop nie zapłaci mi za moją pomoc, to napcham do tej ich oślej skrzynki zatrutych marchewek. Da się tak, aforyzmy o złych pieniądzach, da się to czytać, nie są arcydziełami, ale czuć w nich emocje, chyba czuć w nich emocje. Dobra, no to kurde, co mamy? Mamy im dać wiarę. Kurde, droga ta rewolucja. Spróbujmy im od razu napisać tutaj te aforyzmy. Co to w ogóle ma być? Nie wiem. Dobra, gdzie to możemy zrobić? Aforyzmy, ile tego chcecie? Ile oni w ogóle są tych aforyzmów? Mamy jedno. Aha, skończył się nam atrament? No dobra, bo skończyło się nam tutaj atrament z tym. Możemy to zrobić. Kurde, brakuje nam pióra. Gdzie musi pójść zakupić trochę piór. Ale sobie w tym czasie jeszcze zróbmy, skoro tutaj jesteśmy, trochę więcej nawozu. Nie mamy kurde tego. A, ten nam tutaj produkuje.
Widzicie? Zostawiłem tutaj jeszcze jednego zombiaka, którego mieliśmy na robienie tutaj dodatkowych ekstraktów. Ten tutaj też ostro pracuje, żeby ten miał co robić, więc oni, może by powiedzieć, jeden pracuje, żeby drugi miał co robić. I teraz zobaczmy, o właśnie, dodatkowe książki, bo widzę, że tam możliwe, że już pokończyli część. O tak, to tak, tak, doświadczenie. Doświadczenie jest to super potrzebne. Co ja tutaj stąd jeszcze wziąłem? Polepsza smak, bo on powinien być tutaj. Dobra. Więc bierzemy te dwie książki i tą czerwoną. I mamy jeszcze 50 fioletowego doświadczenia. Tu mamy łącznie 59. Widzicie? Przydają mi się. To ten zaraz skończy kolejną książkę. Tu musielibyśmy ułożyć kolejne, ale zobaczmy, czy mamy tutaj... Mamy dwa wiary. No niestety osoby będą musiały poczekać nas ten... z rewolucją na słowo na niedzielę, żebyśmy mogli tutaj ich wspomóc w ich walce. Niestety mamy tylko dwa. A ile oni potrzebują? Gdzie jest ten osioł? Osioł potrzebuje... Stwórz aforyzm przeciwko... No dobra, ale ile ich potrzeba tych sztuk aforyzmów? Mam jeden. Dom. Kochany dom. Lecimy, 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 lecimy w dół, lecimy w dół, lecimy w dół. A ile wy potrzebujecie ich? Nie, jeden. Aha, aforyzm i pięć wiary. Dobra, na pewno się zastanawiacie, skąd można wziąć tutaj ten... O kurde, dobra, dobra, dobra. A wracając do tego, co mówiłem, na pewno zastanawiacie się, skąd możemy wziąć piórka. A z bardzo prostego miejsca. Musimy podejść tutaj. To jest miejsce w mieście. Klikamy handluj i zawsze to jest do sprzedaży 10 piórek, które możemy sobie tutaj wziąć. Akurat mamy tylko 6 srebrnych monet. Oj, czekają nas, kurde, spore oszczędności. Będziemy musieli tutaj trochę naoszczędzać, albo po prostu zacząć handlować co nie, niektórymi rzeczami. Taka mała podpowiedź. Handlarz tutaj, karczmarz, przepraszam, on przyjmuje te bułki. Przyjmuje te bułki i można mu je sprzedawać w bardzo dużych ilościach. Ja sobie przy okazji jeszcze sprzedam te dwa pogrzebowe. Wróćmy sobie do domu i od razu wam pokażę szansamujusieńki koniec, jak się właśnie robi te... Poza tym zapomniałem wam parę odcinków temu powiedzieć, jak robiłem te skrzynki tutaj. Jak już odblokujecie sobie technologię robienie artykułów piśmienniczych, to tutaj możecie robić atrament. Atrament robicie z czarnej farby. Czarną farbę robi się tutaj w tym stole i potrzebujecie do tego grafit i jedną sztukę wody, żeby zrobić czarną farbę, to nie jest problem. I potem to walicie do szkła, czyli jedno szkło to i trochę wody, czarna farba, macie 5 atramentu, a z tego, z każdego jednego takiego kałamarza i z jednego piórka robicie 3 pióro i kałamarz. To jest chociaż tyle, że ten ostateczny produkt jest dosyć taki pokaźny. Ale od razu ja was ostrzegę, te kałamarze mają jeden minus. One się są niestakowalne. Dlaczego one są niestakowalne? Bo każdy ma swój, jakby to powiedzieć, swój pasek zużywalności. Ale dobra, nie przedłużajmy już na dzisiaj, więc dziękuję bardzo za waszą uwagę. Zapraszam do pisania komentarzy i dawania łapek w górę, aby zmotywować mnie do dalszej pracy. A jeżeli jesteś nowy na kanale i podobają ci się moje wypociny, zapraszam do pozostawienia subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.